Cześć, z tej strony Michał Kucharczyk. Zapraszam na program Bez Ściemy. Mam nadzieję, że nie wyszedł fatalnie. Czy uważasz, że z kariery wycisnąłeś maksa? A jeśli nie, to dlaczego? Na pewno wyciągnąłem bardzo dużo z tego, na co było mnie stać. Czy mogłem osiągnąć więcej? Wydaje mi się, że tak. Może mój temperament i czasami takie marudzenie przyczyniały się do tego, że czasami ta energia, że tą swoją energię poświęcałem na negatywne sprawy, zamiast skupić się na tych pozytywach, które są. Ale jeśli miałbym tutaj jakby wziąć to wszystko, całość w puentę, to jest zadowolony z tego wszystkiego, co udało mi się w życiu osiągnąć. To jest dobre pytanie. Niełatwe. Kto jest większą legendą Legii? Kuchy czy rzeźnik? Chodzi oczywiście o trofea. Pytam nasz widz. Znaczy ja nie chcę tutaj porównywać mnie i rzeźnika, bo Kuba ma jedno trofeum więcej. Miał dłuższy staż, też był kapitanem drużyny. Więc jeśli chodzi pod tym względem, to Kuba ma tutaj więcej do powiedzenia. Ale jeśli spojrzymy teraz pod względem trofeum, tak jak tutaj ktoś zadał pytanie, to jednak jestem skłonny stwierdzić, że w tym momencie większą legendą niż ja i rzeźnik jest Artur Jędrzejczyk, który ma tych trofeów najwięcej, jeśli chodzi o historię klubu. I to on jest tutaj na czele, ale wiadomo, że największą legendą jest pan Lucjan Brychczy, która tak naprawdę nie obojętnie ile trofeum się nie zdobędzie, nie będzie się kimś większym niż pan Lucjan. Czy jako taki senior legijny weźmiesz na trening Maćka Rosołka i nauczysz go strzału a la Kucharczyk? Czyli strzału a la Kucharczyk to nie da się nauczyć, bo akurat mieć tak krzywą stopę jak ja to ciężko. Czasami zbiłem reflektor na różnych stadionach, wybijając piłkę nad stadion, a czasami wyszedł mi super strzał, więc nie, jeśli chodzi o to nie będę tutaj brał Maćka Rosołka na treningi, jeśli chodzi strzeleckie czy coś. Maciek wie tak naprawdę, nad czym musi pracować i co musi zrobić, aby stać się lepszym piłkarzem. Czy nie zasiedziałeś się w Legii, czy miałeś w tym czasie, kiedy w Legii grałeś, oferty z zagranicy, z których nie skorzystałeś, bo nie chciałeś, bo klub cię nie puścił, bo nie były nigdy tak bardzo potrzebne? Czy zasiedziałem się w Legii? Nigdy bym nie powiedział, że zasiedziałem się w Legii. Gdybym tutaj nie był, to na pewno nie osiągnąłbym w swoim życiu tyle jak do tej pory. Cieszę się, że mogłem przez tak długi okres czasu reprezentować barwy Legii Warszawa nie tylko na arenie jakby tej europejskiej, jeśli chodzi o rozrywki, ale także i kadrę narodową. Czy miałem propozycje z innych klubów? Tak, pojawiały się też propozycje z innych klubów. Jakie to były kluby? Najbliżej byłem odejścia chyba za trenera Jacka Magiery w 2016 roku do Lokomotywu Moskwa. Tam na samym końcu jakieś sprawy niestety nie przebiegły pomyślnie, jeśli chodzi w moim kierunku i po prostu ten transfer nie doszedł do skutku. Też jak przyszedłem do Legii w pierwszym i drugim sezonie pojawiały się też oferty z zagranicy, bo wtedy jeszcze byłem młody perspektywiczny zawodnik. I pojawiały się też oferty, aby odejść za granicę. Jakie to były ligi, kluby? Znaczy była też wtedy były te zespoły i z Premier League i też odezwał się zaraz po podpisaniu kontraktu były też tam jakieś zapytania z Celticu Glasgow, więc były też kluby, do których mogłem odejść. Ale ja cały czas powtarzałem, że ja nie jestem teraz jeszcze gotów na odejście z tego klubu. Czy wierzysz jeszcze, że w tej jedynce zagrasz?
Znaczy ja się skupiam na pracy, tak jak wspomniałem, na dobrym przygotowaniu się do sezonu, do rundy wiosennej L2. Ja też zostałem ściągnięty do L2, aby pomóc tej drużynie awansować do Ligi Wyższej. Też nie tylko moja rola skłania się do tego, aby zrobić ten awans, ale też troszeczkę, jeśli chodzi o sprawy mentalne dla młodszych zawodników. Też przyszedłem tutaj dla rozwoju osobistego, bo prawdopodobnie grając w drugiej drużynie będę też robił specjalizację w kierunku trenera czy też skauta, więc to też jakby przyczyniło się do mojego przyjścia tutaj, jeśli chodzi o życie pozasportowe. I nie chcę tutaj rozmawiać na temat L1, bo są osoby odpowiedzialne za rozwój tej drużyny, to one podejmują decyzje, one wiedzą, co jest najlepsze dla tego zespołu. Jest pytanie, czy liczysz na pożegnalny mecz w jedynce Legii? Znaczy, ten temat jedynki cały czas po moim przyjściu teraz do L2 jest poruszany. Nie będę ukrywał, że troszeczkę mnie to denerwuje, bo ja przyszedłem do L2, nie do L1. Nie ukrywając, wiadomo, że człowiek w głębi duszy chciałby zagrać chociaż ten 350, bo jednak to lepiej wygląda niż 349. Tomek Wieszczycki, 99 bramek w Ekstraklasie, coś o tym wie. I każdy pamięta, że Tomek Wieszczycki, 99 bramek. U mnie może by pamiętano, że 349, jednakże chciałbym może na sam koniec tej mojej piłkarskiej przygody rzeczywiście chociaż na chwilę pojawić się na boisku i zaliczyć ten 350 występ w barwach Legii i może wtedy tak naprawdę pożegnać się z Legią Warszawa. Czy w tym sezonie będziesz królem strzelców trzeciej ligi, a w przyszłym drugiej? Kto wie, kiedyś w rundzie wiosennej, grając w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki, strzeliłem 20 bramek. Parę bramek, czy 20 bramek? 20 bramek w samej rundzie wiosennej. Jeśli bym powtórzył ten wynik w tym roku, to podejrzewam, że spokojnie awansowalibyśmy, jeśli chodzi o drugą drużynę, do tej drugiej ligi. I kto wie, czy być może ten wynik 20 bramek nie dałby mi korony króla strzelców, jeśli chodzi o trzecią ligę. Ale tutaj nie chcę też rzucać słów na wiatr, wolę spokojnie dokładać cegiełkę do cegiełki, aby pomóc temu zespołowi. Słuchaj, krótkie pytanie, ale konkretne. Wadis czy Josue? Ja mogę tylko stwierdzić, że Wadis. I tu nie chcę mówić, że Wadisa lubiłem, Josue nie lubię. To nie jest ten temat. Ja po prostu z Josue nie grałem na boisku, nie spędzam czasu z nim w szatni. Nie znam go jako człowieka i jako piłkarza, bo tak jak wspomniałem, ani z nim nie trenuję, ani nie gram. Z Wadisem miałem styczność na co dzień. Trenowałem z nim, grałem z nim, osiągaliśmy tak samo sukcesy. Więc jeśli miałbym stwierdzić, to ja stwierdzam, że Wadis. A Wadis, Rado czy Lubo? Kolejny widz pyta. Najlepszy piłkarsko zawodnik. To tutaj chciałbym podkreślić Miro, bo z Miro spędziłem najwięcej czasu. Też można powiedzieć, Miro był jakby odpowiedzialny w dość dużym stopniu za mnie, bo nieraz przeprowadzaliśmy różne rozmowy. Bardzo dobrze mi się z nim grało. W końcu on asystował mi, ja asystowałem jemu. Nie tylko jakby pod względem sportowym, ale też pod względem prywatnym. Do tej pory mamy ze sobą kontakt i jeśli miałbym tutaj właśnie ze względów sentymentalnych, to wybrałbym Rado. Jak się przygotowywałeś do wyjazdu do Uzbekistanu, bo to taki kierunek egzotyczny, chodzi o kwestie kulturowe i naukę języka. Czy tutaj jakiś podkład sobie robiłeś, czy pojechałeś na zasadzie jadę i zobaczę, co tam się dzieje? Jeśli chodzi o sprawy kulturowe, to w ogóle się nie przygotowywałem. Wiedziałem, że wyjeżdżam do kraju, gdzie panuje religia islamska. Wiedziałem też, że bardzo mocno przestrzegałem, jeśli chodzi tej kultury, że mogą po prostu kobiety chodzić w burkach, mężczyźni z pozakrywanymi kolanami, łokciami, że dosyć często się modlą. Są też nawoływania do modlitwy.
Więc na to byłem przygotowany. Nie byłem na niektóre kwestie przygotowany, jak na przykład składanie ofiar z barana tego. Widziałeś to na oczy. Widziałem, przeżyłem to, więc na to nie byłem przygotowany. Tak naprawdę minęły 3 lata, kiedy znowu miałem styczność po Uralu z językiem rosyjskim i teraz naprawdę przyszło mi to bardzo szybko, bo po tygodniu, po dwóch już nie miałem problemu, jeśli chodzi o sferę sportową, czyli wszystkie, można powiedzieć, wszystkie rzeczy, które działy się na boisku, to bardzo dobrze rozumiałem, jeśli chodzi też o odprawy, czego wymagano. Więc ta bariera boiskowa nie była dla mnie przeszkodą. Pyta nasz widz, najśmieszniejsza historia z Uzbekistanu? Trzeba tam być i to przeżyć. Jak pojechaliśmy do Kazachstanu i dali mi po prostu pryczę taką do spania, bo nie potrafili załatwić normalnego łóżka. Jak mógłbym być zamieszany w przemyt nowych iPhone'ów, które dopiero wtedy wyszły. No, sytuacje po prostu trzeba by było to tam być i przeżyć i wtedy człowiek dopiero by zrozumiał, jakie to były śmieszne sytuacje. Ale żałujesz? Bo też jest kolejne takie pytanie. W ogóle wyjazdu do Uzbekistanu? Pod jednym względem żałuję, bo moja tam przygoda... No nie pograłeś, nie? Moja przygoda miała wygląd... Znaczy ogólnie w całym rozrachunku 2 mecze, jeśli chodzi o minuty, tak to miałem 4. Jeden w pucharze, 2 w lidze i 1 w azjatyckiej lidze mistrzów. Miałem tam po prostu się odbudować, więcej grać, ale od pierwszego dnia, jak tylko tam przyjechałem, miałem już pod górkę cały czas, coś się nie podobało. Ale też cieszę się, bo tak jak wspomniałem, byłem tam, przeżyłem, poznałem też kulturę, poznałem też niektórych zawodników, mam też z nimi jakby kontakt. Zdobyłem kolejne mistrzostwo. Mogło być tego troszeczkę więcej, bo też graliśmy w Super Pucharze i w Pucharze Uzbekistanu też były plany, aby to zdobyć. Nie udało się, jednak znowu coś dopisałem do swojego CV. Michał, fatalnie wyglądasz. Czy to było najgłupsze pytanie, jakie dostałeś w trakcie swojej kariery od dziennikarza? Fatalny to ty jesteś. Następne pytanie, proszę. Najprawdopodobniej tak. Sama moja reakcja i odpowiedź po tym, to kultowe się stało. No, stało się kultowe. Łatka jakby została do mnie przypięta, ale ja nie żałuję tego. Akurat to są słowa, których nie żałuję, bo dałem dużo wywiadów. Raz one były lepsze, raz były gorsze. Czasami też pod wpływem emocji powiedziałem troszeczkę za dużo, czy też nie pomyślałem na temat swoich słów. I tak jak wspomniałem też w wywiadzie, tutaj akurat wspomnę Food Trucka, że uspokoiłem się, wydoroślałem teraz, całkowicie podchodzę do niektórych kwestii całkowicie inaczej, tak samo do wywiadów. Są słowa, których żałuję, które użyłem w różnych wywiadach, jednak tych słów, które użyłem, jeśli chodzi, że fatalny to ty jesteś i że następne pytanie proszę, to z tego nie żałuję. Pyta nasz widz tak, ile tachionów w twojej piłkarskiej karierze ciebie wyleczyło? Jeśli chodzi o tachiony, to wiem, o co może chodzić. O co chodzi, bo powiem szczerze, ja nie wiem. Jest to metoda leczenia poprzez Libora Pale, który kiedyś był trenerem moim w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki. I już mogę powiedzieć, że był to sezon 2008-2009. On po prostu czerpał energię z kosmosu. To chodziło o takie leczenie. Przykładało się takie krążki, ringi do partii ciała, które bolały. Obok tego kładło się klejnoty, które miały przyciągać. Przepraszam, że się śmieję, ale... Ja rozumiem, dlatego ja próbuję ci... Wiesz, ja to brzmi. No ja też wtedy tak do tego podchodziłem, która miała ściągać właśnie tą energię z kosmosu do danej części ciała i do tych ringów, właśnie do tych tachionów. I kilka razy jakby trener Pala mi pomagał pod tym względem, że dawał mi te nawet do domu. Jak mnie coś łapało. Działało? Oczywiście, nie wiem, nie chcę tutaj nic negować i tak dalej. Też byłem po prostu bardzo, bardzo zaciekawiony i zdziwiony tą metodą leczenia. Są zawodnicy, którzy uważali, że coś pomagało, są zawodnicy, którzy sceptycznie do tego podchodzili, więc odpowiedzią na moje pytanie jest taka wielka niewiadomo. Kto wie, może pomagało, może nie.
tą jakby tą technikę leczenia doświadczyłem. Ciekawa, oczywiście, bardzo ciekawa, ale kto wie, dajmy na to, że jeśli to miało pomóc, to że pomagało. Najdziwniejsza akcja, prank, jaką widziałeś w szatni w karierze? Ktoś no tak jak wspomniałem nieraz, moja jeżdżąca szafka w windzie, przeklejone klapki do podłogi jędzy, co mało zębów nie wybił. No dużo było naprawdę tego, bo to jeszcze wtedy przebieraliśmy się w tej nowo wybudowanej, nie tej loży VIP-owskiej, tej trybunie VIP-owskiej, która teraz jest, tylko jeszcze przebieraliśmy się tam, gdzie teraz jest NL Sport, NL Med i Sport Bar. W tamtych rejonach się przebieraliśmy, więc to była taka dochodzeniowa, przechodzeniowa szatnia i tam naprawdę można było dużo żartów porobić, jeśli chodzi o szatnię. Czy przyjąłbyś zaproszenie do zespołu Ligi Szóstek od Aleksandra Wukowicza? Znaczy, jeśli chodzi teraz, gdyby zadzwonił i chciałby mnie na przykład do Piastek-Liwice, to wiadomo, żebym tego telefonu nie odebrał i bym na ten transfer się nie zgodził na pewno. Wiadomo też, w jakich warunkach. Ale wiesz, jaki jest podtekst tak, tego w jakich warunkach żeśmy tutaj ogólnie, ja się przez co się rozstałem z Legią, w jakich warunkach i na jakich emocjach to wszystko... To się dzieje jeszcze w tobie? Wszystko grało. Siedziało, tak jak kiedyś wspomniałem, jak wyjeżdżałem do Rosji, tam troszeczkę te właśnie cała ta okoliczność mojego rozstania, że tak naprawdę te mistrzostwo, które straciliśmy, było dość mocno zrzucone na moje barki, dało mi się we znaki, ale z czasem to wszystko jakby zostało wytłumione. Jak długo się interesujesz grą w darta? I od razu druga część pytania, czy po zakończeniu kariery piłkarskiej myślisz o jakiejś takiej karierze darterskiej, jak na przykład Sebastian Biela? Wspomniałem kilka razy, że jakby dartem zainteresował mnie Piotr Parzyszek, który był w Pogoni. I w tym momencie, w wolnej chwili, kiedy mam, to po prostu kiedyś uciekałem, to każdy wie, w gry komputerowe. Każdy się śmiał, że często tak jak były prezes Bogusław Leśniodorski, że Kuchy do drugiej grał w czołgi, a następny dzień przychodził na trening, czy też grał mecz. W różne gry grałem, nie tylko World of Tanks. A teraz przerzuciłem się po prostu, żeby tak jakby wyciszyć się na spokojnie. Złapałem dosyć dużego bakcyla, wychodzi mi to coraz lepiej. Wiem też, że w darta można spokojnie grać, nawet jak się ma 50 czy 60 lat, więc być może jest to kolejny etap w moim życiu, że przez ten czas, kiedy będę grał jeszcze w piłkę, to przy okazji będę sobie w domu rzucał. Czy wolałbyś wygrać Ligę Mistrzów z Legią, czy World Cup of Darts z Ratajskim? Nie, to tutaj jest prosta odpowiedź, że wolałbym wygrać oczywiście Ligę Mistrzów z Legią Warszawa niż World Cup of Darts z Krzysztofem Ratajskim. Po pierwsze, w Lidze Mistrzów grałem i miałem możliwość wygrać Ligę Mistrzów. A jeśli chodzi o darta, to jednak jeszcze bardzo, bardzo dużo mi brakuje i nie wydaje mi się, że pan Krzysztof Ratajski wziąłby Kucharczyka do swojego zespołu w tym momencie.